Cześć, witamy Was na naszym kanale. Tym razem zabieramy Was na Wyspę Hvar. W tej części popłyniemy sobie promem bezpośrednio z miejscowości Drvenik do miejscowości Suchuray na Wyspie Hvar. Zostańcie z nami. Przypływa prom, który zabierze nas do miejscowości Suchuray na Wyspie Hvar. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to w momencie nagrywania tego filmu mamy czerwiec 2020 roku i ceny wyglądają następująco. Osoba dorosła 13 kun, dziecko 6,5 kuny, samochód osobowy 90 kun. Natomiast zazwyczaj w sezonie wysokim, czyli w lipcu i sierpniu, ceny wzrastały. Na ten moment na stronie Jadrolinii ceny te pozostają takie same przez cały okres wakacyjny, no wiadomo, z powodu koronawirusa zapewne. Dlatego na ten moment ceny wyglądają przez całe wakacje tak samo. Ale zapraszam na stronę Jadrolinii i zapraszam do śledzenia. Być może te ceny mogą ulec zmianie oczywiście. Po okazaniu biletu wjeżdżamy na prom, zostawiamy auto na dole, wchodzimy oczywiście na najwyższy pokład, żeby móc zrobić zdjęcia i nagrywać filmy. Sama przeprawa nie jest może zbyt długa, trwa około 30 minut. Jest kilka połączeń w sezonie wysokim, dlatego każdy, na pewno o każdej porze, jeżeli nie jesteście rannymi ptaszkami, również znajdziecie takie połączenia i również po południu spokojnie możecie nawet nad wieczorem sobie wrócić z powrotem do Drvenika.
Dopływamy już powoli do portu w Suchuraj. Minęliśmy przepiękną latarnię morską na wyspie, która cudownie komponuje się z górami na lądzie. Za chwilkę będziemy zjeżdżać z promu i udawać się dalej w kierunku miejscowości Hvar, na wyspie Hvar. I być może jeszcze zwiedzimy jakieś pozostałe miasteczka na wyspie. Zapraszamy Was do oczywiście oglądania. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, subskrybujcie, lajkujcie i po prostu zostańcie z nami. Cześć!